Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę jest godzina 6:23, 8 czerwiec 2023 i w ten czerwcowy dzionek świąteczny nakręcę dla Was materiał oto z tej wody. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film, a co uda się złowić, zobaczycie sami, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Taki ładny byczek na nowego Rangersa Duo. Więc wypuszczamy go taki ponad 3 kilo. Dobrze. Baja. Pójdź po kogoś dorosłego byku. Zmęczony ten leszczyk. Zobaczcie. Dalej jest. Więc baja. Taki ładny, pełnołuski. Więc zrobimy mu fotkę i go wypuszczamy. Ładny, ładny byczek. Ładny. I mamy kolejnego miłośnika przynęt pyzowych. Piękny, piękny, pełnołuski. Więc wypuszczamy nie inaczej pięknego, pełnołuskiego karpia. Taki 3 kilo. Dobre. Baja. I taki nieduży leszczyk. Wraca. Płynie. Baja. Nawet płotki się trafiają, zobaczcie. No ale łowimy to, co bierze. Nic dodać, nic ująć. Kolejna płotka. Baja i na szczytówce mam branie do brzegu. O, widzicie? Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie. Na jedną małą przynętę biorą rybki. Siedzi. I tak, bo wie, nieduże płotki na niewielką przynętę, którą Wam za chwilę pokażę. Baja, wędkujemy dalej. Mamy kolejnego pełnołuskiego. Ładny karpik. Zobaczcie sami. Więc wypuszczamy rybkę i jest bajecznie. Nie inaczej. Bajecznie. Pój, byku. Baja. Mamy kolejnego pełnołuskiego bandytę. Ładny, ładny. Więc wracamy mu wolność i wędkujemy dalej w ten świąteczny dzionek nad wodą.
paja. I mamy kolejnego miłośnika pyzowych kulek proteinowych. Fajny, fajny, fajny. I jest pytkę, więc wypuszczamy rybkę i wędkujemy dalej w pogoni za kolejną fajną rybą. Baja! I taki nieduży teraz skusił się na kulkę, więc wypuszczamy go i jest bajecznie. Taki. Baja! I znów taka nieduża płotka, więc wypuszczamy ją. No i czekamy na karpia, karpia, drodzy Państwo, nie inaczej, karpika. Jest i ósmy, piękny karpik pełnołuski. Więc ósmy ląduje w wodzie i taki przyzwoity na federka. Płyń, baja. Okej, już nic nie bierze, nic nie skubię, więc pomału kończę dzisiejszy wypad. Więc świąteczny dzionek nad wodą spędzony, wpadło 8 karpi, parę leszczy, trochę płotek, no i tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego, jedziemy na Kielce, cześć.